piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu. Z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk i powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Drodzy, być może znacie pewną staroarabską bajkę o mieście Wirani, w którym panował dobry i mądry król, ludzie żyli szczęśliwie, byli zadowoleni. No ale jak to w takich bajkach, zawsze musi być jakiś czarny charakter i była to pewna czarownica, która zatruła wszystkie studnie w królestwie. Przyszła pewnej nocy, wlała do każdej z tych studni po kilka kropel swojego jakiegoś czarodziejskiego naparu, no i powiedziała takie zaklęcie, żeby każdy, kto napije się tej wody, stracił rozum. Następnego dnia o poranku wszyscy zaczerpnęli wody z tych studni, no i stracili rozum. Jedynymi, którzy tego nie zrobili, był król i jego szambelan, ponieważ mieli własną studnię chronioną na terenie zamku i pili tylko z tej studni. No i się zaczęło. Król poszedł obejrzeć swoje królestwo, w którym żyli od dzisiejszego poranka zupełnie oszaleli ludzie. No i był przerażony, a ludzie również byli trochę zaniepokojeni, ponieważ mówili, ojej, nasz król zwariował, nasz król stracił rozum, nie chcemy, żeby ktoś taki nami rządził. Król stanął więc wobec poważnego dylematu. I jeszcze tego samego wieczoru król wraz ze swoim szambelanem chwycił za puchar, nabrał wody z jednej z zatrutych studni, wypił i pokój wrócił do królestwa Wirani. Znów wszyscy żyli szczęśliwie. Król dołączył bowiem do grona szaleńców. Ta bajeczka pokazuje nam bardzo konkretny dylemat. Dylemat człowieka, który opowiada się za prawdą. Za prawdą wobec szaleństwa, nieprawdy. I popatrzcie w tym kontekście na Jezusa. Jezusa, który jest Bogiem. Jezusa, który sam jest źródłem prawdy. Jezusa, który nie może skłamać. Jezusa, który nie może odpowiadać na fałszywe oczekiwania i pragnienia swoich słuchaczy. Jezusa, który właściwie ogranicza się do pewnych faktów, które mają zobrazować te prawdy, które przynosi, te prawdy, które głosi. Ale cóż, no fakty to fakty. Z nimi się nie dyskutuje. Można je albo przyjąć, albo odrzucić. A nie, jest jeszcze jedna rzecz. Można je jeszcze interpretować. I zobaczcie, drodzy, gdybyście zrobili sobie taki eksperymencik i obejrzeli sobie wieczorne wiadomości w czterech różnych telewizjach. One wszystkie będą mówić o faktach, o wydarzeniach, o wiadomościach, ale wnioski, do których będą dochodzić, mogą być skrajnie różne, co może powodować całkiem niemałą konfuzję wśród tych, którzy spodziewali się po prostu faktów. Jezus konfrontuje swoich słuchaczy z koniecznością
decyzji. Mówi im prawdę. Podaje im fakty. Odwołuje się do Bożego Słowa, które dla nich jest podobno arcyważne. Pokazuje im luki w ich rozumowaniu. Oni muszą się zdecydować, kim on jest. Bóg, kłamca czy szaleniec? Szaleniec? Chyba nie, bo przecież jest niesamowicie logiczny w tym, co mówi. Kłamca? Nie bardzo, no bo nie bardzo łączy się to i klei z tymi cudami i znakami, które czyni. Bóg? No nie, to się w głowie nie mieści, to byłoby bluźnierstwo. To tak naprawdę miałoby także daleko idące konsekwencje, które wydają się być absolutnie poza ich zakresem, no bo to domagałoby się bardzo konkretnej zmiany w ich życiu i to być może rewolucyjnej zmiany. Na to nie mają najmniejszej ochoty, więc może udałoby się osiągnąć jakiś kompromis. Może dałoby się pójść jakąś drogą środka, może jakieś rozwiązanie pośrednie. I wydaje się, że jest takie rozwiązanie. Iście Salomonowy pomysł. Jezus jest dobrym człowiekiem. To jest silna pokusa i ona jest bardzo modna współcześnie. Mianowicie istnieniu Jezusa na ziemi nie zaprzecza już żaden historyk, który pretenduje do miana poważnego historyka. Jego historycznej obecności na tym świecie zaprzeczyć się po prostu nie da. Z tym bóstwem to nie przesadzajmy. Dobry człowiek wydaje się być rzeczywiście wizją idealną, ale jest to rozwiązanie fałszywe i niesamowicie naiwne. Absurdalność tego rozwiązania wykazał sługa Boży, wybitny teolog Romano Guardini, który mówił tak: gdyby uznać Jezusa tylko za człowieka, to z całą pewnością nie mógłby on być dobrym człowiekiem. Jeżeli był tylko człowiekiem, to był najgorszym z ludzi. To był antychrystem. Dlaczego? Dlatego, że zwiódł miliony ludzi przed nami, nas i kto wie, jak wielu ludzi jeszcze po nas, wmawiając nam, że jest Mesjaszem i skazując nas na wieczne piekło. Nie, Jezus nie mógł być dobrym człowiekiem. Jezus nie mógł być wyłącznie człowiekiem. Jezus jest Bogiem objawionym w ludzkim ciele. Nie da się oddzielić słów od czynów Jezusa. Nie da się wyizolować tylko niektórych z Jego przesłań, tych lekkich, łatwych i przyjemnych, tych nieinwazyjnych, te przyjmując, a odrzucając pozostałe. Wybór, drodzy, przed którym stoimy, jest wyborem, przed którym stali również Żydzi. To jest wybór między wszystko albo nic. I to nic jest absolutne. To jest wieczna pustka. Poza Jezusem nie ma zbawienia. Poza Jezusem nie ma życia. Poza Jezusem jest tylko śmierć. I ten wybór jest boleśnie prawdziwy. Dla każdego z nas. Chyba już nie czas na to, żebyśmy szukali jakichś pokrętnych interpretacji, które oddalą od nas ten moment koniecznego w naszym życiu wyboru. Chyba już czas na to, żebyśmy naprawdę decydowali, kim on jest dla mnie. Szaleńcem? Kłamcą? Czy? Ale zanim udzielisz odpowiedzi, kim on jest dla ciebie, zważ, czy jesteś gotów na wszystkie konsekwencje, które z tą odpowiedzią się wiążą. Obyś był. I niech cię błogosławi ten, który jest źródłem prawdy. Bóg Ojciec,
Syn i Duch Święty. Amen. Czegoś tu się pójdzie. Krótko tak jakoś gadam. Może jesteś potworem po prostu na kanale. Nie.